Czy domyślacie się, jaki będzie tytuł kazania? O czym będzie? O czystym sercu, tak? O tym był tekst, o tym była pieśń. No to już chyba tak musi być. Słuchajcie, będę chciała powiedzieć parę myśli o czystym sercu. Chciałabym, żebyście razem ze mną też otwierali fragmenty z Biblii, żebyśmy mogli tak znowu jeszcze pogłębić to nasze wspólne studium. Tytuł tego mojego rozważania to jest: co to znaczy mieć czyste serce? I czy zastanawialiście się kiedyś nad tym pytaniem? Tak, żeby osobiście się nad nim zastanowić. Czy ktoś z was o tym myślał? Bo sporo się o tym słyszy w kazaniach, myślę, w niektórych. Czyta się o tym w różnych książkach. Jest o tym mowa, ale czy zastanawialiście się tak osobiście nad tym? Czy ktoś z was się zastanawiał? Możecie pokiwać głową, wtedy będę wiedziała. Tak. A czy ktoś z was zrobił jakieś studium Biblii w tym temacie? Że faktycznie poszukał fragmentów, które o tym mówią. Jest tu ktoś taki? No to słuchajcie, to dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj to zrobimy razem. Wzięłam sobie przekład Biblii Gdańskiej, dlatego że to jest ten przekład, który do studiowania jest najlepszy w tym względzie, że konsekwentnie używa tych samych słów w tych samych miejscach, czyli konsekwentnie tak samo tłumaczy te same greckie i hebrajskie słowa. Różne przekłady różnie tłumaczą, nie wszystkie są tak konsekwentne, na przykład Biblia Warszawska nie jest aż taka konsekwentna, czasami oddaje to troszeczkę inaczej, sens jest ten sam, ale wiecie, jeśli chodzi o samo studium słów, to tutaj sięgnam po Biblię Gdańską, dlatego bardzo będę jakby wdzięczna, jeśli będziecie otwierać też w swoich przekładach te, jakie macie. Wiem, że macie różne, wiem, że jest tutaj na przykład przekład UBG, bo już wcześniej ktoś z niego czytał, Biblię Warszawską mamy. Słuchajcie, otworzymy fragmenty w Biblii, które mówią o czystym sercu. Jest ich 8 w całej Biblii. Znalazłam 8 fragmentów, które mówią, używają wprost tego zwrotu czyste serce albo czystego serca. Tak więc popatrzymy na wszystkie 8 fragmentów. Myślę, że damy radę, tak? Otworzyć razem. To słuchajcie, pierwszy fragment, który otworzymy, to będzie Psalm 24 od 3 do 5. Tak po kolei je będziemy otwierać, tak jak one występują w Biblii. Pierwszy fragment, Psalm 24 od 3 do 5. Ja będę czytać, natomiast jeśli ktoś z was w swoim przekładzie zobaczy coś, co warto by dodać, dopowiedzieć, to po prostu zgłoście się i będziemy uzupełniać to studium. Psalm 24, czytam fragment od 3 do 5. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Widzicie? W Biblii Warszawskiej nie ma tutaj określenia czyste serce. Czy ktoś ma taki przekład, w którym jest to określenie czyste serce? Mógłby ktoś przeczytać sam ten werset 4? Tak jest. W przekładzie Biblii Gdańskiej tutaj też właśnie konsekwentnie jest tłumaczone jako czyste serce. Człowiek niewinnych rąk i czystego serca. Dlaczego według tego fragmentu warto mieć czyste serce? Żeby co? Żeby wstąpić na górę Pana, tak? W ostatnim kwartale studiowaliśmy psalmy, więc było mnóstwo o psalmach. Myślę, że i ten fragment się pojawił podczas studium, podczas rozmowy. Zobaczcie, żeby móc wstąpić na górę Pana, żeby doświadczyć tej bliskości, obecności Boga, potrzebne jest czyste serce. Tak? Widzimy to w tym fragmencie? Idźmy dalej. Psalm 51. Przed chwilą go mogliśmy razem zaśpiewać. Psalm 51. I tutaj werset 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I przeczytam jeszcze 13, żeby był taki szerszy kontekst. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi
swego Ducha Świętego. Wiemy, że to jest modlitwa taka pokutna Dawida, tak? Króla Dawida. I zobaczcie, dlaczego według tego fragmentu potrzebne nam jest czyste serce. Po co jest czyste serce? Co się dzieje, kiedy nie mamy czystego serca? Czego się bał Dawid? Żeby nie stracił Ducha Świętego i... Tak, i żeby nie było tak, że ta przestrzeń między nim a Bogiem będzie tak duża, że on nie będzie już mógł się spotkać z Bogiem. Nie będzie mógł doświadczyć tej bliskości, relacji z Bogiem. Czyli zobaczcie, kolejna rzecz. Czyste serce potrzebne jest po to, żeby mieć bliską relację z Bogiem, żeby móc do Niego przychodzić, tak przebywać z Nim. Kolejny fragment, Psalm 73. Psalm 73. I przeczytam od 1 do 3. Natomiast ten fragment o czystym sercu jest w pierwszym wersecie. Psalm 73. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Po co jest czyste serce potrzebne? Tak, tak. Tak, tu jest też powiedziane, że dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Czyli czyste serce też potrzebne jest do tego, żeby doświadczać tej dobroci Bożej, tak? A kiedy nie mamy czystego serca, to tak łatwo się potknąć, tak łatwo się ześliznąć z tej drogi. Gdzieś tam, wiecie, upaść, odejść. Kolejny fragment otworzymy. Księga Przysłów 22. Księga Przysłów, 22 rozdział. Przeczytam od 10 do 12. Wypędź na śmiewce, ustanie kłótnia i ucichnie swar i zniewaga. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i on podważa słowa wiarołomcy. Zobaczcie, po co jest potrzebne czyste serce? Tu jest powiedziane, że kto miłuje czystym sercem, tego przyjacielem jest kto? A kto jest królem królów? Królem królów jest Pan Bóg, prawda? Zobaczcie, że tu jest powiedziane, że kto miłuje czystym sercem, tego przyjacielem jest król. Możemy mieć naprawdę bliską relację z Bogiem. On chce z nami się przyjaźnić. Kiedy mamy te czyste serca, to my możemy mieć taką bliską relację z Bogiem. A zobaczcie, że wcześniej jest o naśmiewcy, o kłótni, o zniewagach. Tak, to są te objawy właśnie nieczystego serca. Kiedy nie mamy czystego serca, to są te rzeczy, które niszczą jedność, niszczą relacje, niszczą bliskość, tak naprawdę nie pozwalają nic dobrego zrobić. No bo co można zrobić, kiedy są kłótnie i zniewagi, jeden drugiego tylko tutaj poniża, coś mu tam dogaduje. Zobaczcie, że to są objawy serca, które nie jest czyste. Pójdźmy dalej. Teraz otworzymy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Z tego fragmentu był właśnie tekst do tego rozważania. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I werset 8. Błogosławienie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, jak ja sobie czytałam ten fragment i myślałam nad tym kazaniem, to tak sobie pomyślałam, dużo mówimy o przyjściu Jezusa. Czekamy na przyjście Jezusa.
Ale jak przyjdzie Jezus, to my będziemy Boga oglądać. Zobaczcie, że tu jest powiedziane, że to ci czystego serca będą Boga oglądać. Zobaczcie, jak ważne jest w przygotowaniu na przyjście Jezusa, na spotkanie z naszym Panem, jak ważne to jest, żebyśmy dbali o to, żeby mieć czyste serca. Jak to jest ważne, bo to ci czystego serca będą Boga oglądać. Kolejny fragment, to już szósty. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Werset 5 i 6. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Po co jest potrzebne czyste serce? Tu możecie popatrzeć na inne przekłady, bo ten tekst w innych przekładach pokazuje pewne rzeczy, którego Biblia Warszawska tak jasno nie objawia. Po co jest potrzebne czyste serce? Biblia Gdańska Stara mówi tak, lecz koniec przykazania jest miłość z czystego serca. Czyli jakby końcem zakonu, celem zakonu, prawa jest miłość z czystego serca. Zobaczcie, że tu jest powiedziane, że jak ktoś tego nie osiąga, to popada w próżną gadaninę. Próżna gadanina, czyli gadanie sobie bez sensu, nie? Zobaczcie, że jeśli nie mamy czystego serca, to bardzo łatwo jest mówić o religii w taki sposób, który nic nie daje. Zgodzicie się? Jeśli nie mamy czystych serc, możemy sobie mówić. Jeśli nie pozwalamy Bogu zmieniać naszych serc, to jest próżne, to jest namarne. To nic nie zmieni, nikomu to nic nie da. Nawet jeśli my będziemy mówić o wzniosłych rzeczach. Ale zobaczcie tutaj, że jest powiedziane, że z tego czystego serca co ma wychodzić? Miłość. Z tego czystego serca ma wychodzić miłość. Już wcześniejsze teksty mówiło o miłości, prawda? Zauważyliście, że już wcześniejsze teksty mówiło o tym, że z tego czystego serca ma wypływać miłość. Czyli z tym czystym sercem wiąże się też zdolność do kochania. Zdolność do kochania. I przedostatni tekst, słuchajcie. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. I znowu zwróćcie uwagę na to, co jest związane z posiadaniem czystego serca. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. I 22 werset. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Zobaczcie, jakie cechy posiadają ludzie, którzy mają czyste serce. Możemy je wymienić? Tak, sprawiedliwość, wiara, miłość, pokój. Te rzeczy tutaj usłyszałam i zobaczcie, że jeszcze wzywanie Pana. Tak, jak ktoś ma czyste serce, to jeszcze z tym się wiąże to, że wzywa Pana, wzywa Boga. I ostatni fragment, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Werset 22. Pierwszy Piotra 2, 1. Pierwszy Piotra 1, 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.
Zobaczcie, po co jest potrzebne czyste serce? Żeby miłować jedni drugich gorąco. Żeby miłować jedni drugich gorąco. Czyli zobaczcie, żebyśmy mogli tak naprawdę tworzyć społeczność ludzi, taką kochającą, bliską, której panuje pokój. To co jest potrzebne? Potrzebne jest czyste serce. Bez tego się nie da. Czasami próbujemy różnych rzeczy, prawda, razem. No i tak nie wychodzi, tak zgrzyta, tak różne rzeczy się dzieją. Różnie się to kończy. A Biblia mówi nam, że jest tak dlatego, że nasze serca nie są jeszcze oczyszczone przez Pana Boga. Są tam jeszcze rzeczy, które przeszkadzają, które nie pozwalają. I teraz wiecie co? Drugą część tego mojego rozważania chcę poświęcić na odpowiedź na pytanie, a jak mieć to czyste serce? Tak praktycznie. Jak mieć to czyste serce? Ja się skupię na jednej odpowiedzi tylko. Myślę, że jest ich więcej. Możecie szukać, bo to jest istotne. Ale chcę się skupić na jednej tylko odpowiedzi na to pytanie. Jak wrócicie sobie do Ewangelii Mateusza, do 5 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. To spojrzymy na bezpośredni kontekst tego wersetu, ok? Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. I ten werset 8 jest częścią błogosławieństw Pana Jezusa. I co jest ciekawe, jak czyta się te błogosławieństwa i studiuje ich znaczenie, to każde kolejne błogosławieństwo buduje na poprzednim. To jest tak ułożone, że to jest taka drabina, to jest taka droga. To jest taka droga każdego człowieka, taka droga wzrostu i rozwoju z Bogiem. I ciekawe jest to, o czym mówi werset 7, czyli werset bezpośrednio przed tym wersetem, który mówi o tym czystym sercu. Zobaczcie na werset 7. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I teraz jak słyszycie to słowo miłosierny, to co wam przychodzi na myśl? Co to znaczy być miłosiernym? Czyli miłosierdzie się łączy z łaską bardzo mocno, prawda? I ja zrobiłam takie studium, znowu. Popatrzyłam sobie wszystkie fragmenty, w których jest opisane w Biblii o tym, że ktoś okazał miłosierdzie albo był miłosierny. I znalazłam 3 wersety, z którymi chciałabym się z wami podzielić, które myślę, że dość mocno pokazują, z czym się wiąże miłosierdzie. Pierwszy ten werset jest z Ewangelii Łukasza, 6 rozdziale. Możecie otworzyć ze mną. Jeszcze tylko 3 wersety, 4. 4 wersety i będzie koniec wersetów, potem będzie praktyczne zastosowanie. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. I w wersecie 36 jest powiedziane tak. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I chodzi o tego Ojca w niebie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. No i teraz, jak miłosierny jest Bóg? Jak objawia się Boże miłosierdzie? Pierwszą wskazówkę mamy w wersecie wcześniejszym, zobaczcie. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie i nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Czyli zobaczcie, pierwsza cecha, taka charakterystyka bycia miłosiernym, to jest to, co powiedziała Halinka, bycie dobrym dla tych, którzy z naszego punktu widzenia na to nie zasługują. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie. Miłość nieprzyjaciół nie polega na tym, że mamy, wiecie, pałać uczuciem miłości do nich, tylko polega na tym, że robimy dla nich to, co dobre. Że mimo wszystko z naszej strony postępujemy tak, żeby robić dla nich to, co jest, to, co służy ich dobru. Kolejny fragment, otwórzcie znowu psalm. No, a psalmy nam tak dużo mówią. Psalm 78.
Psalm 78. I tutaj już będzie taka konkretna wskazówka, co to znaczy być miłosiernym. Psalm 78. I przeczytam werset 37, 38 i 39. Myślę, że całkiem niedawno, tak, studiowaliśmy. Tu jest psalm, który mówi o wierności Boga wobec niewiernego ludu. I tutaj jest powiedziane tak. Bo serce ich nie było szczere wobec Niego, czyli serce ludu wobec Boga. I nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Co Bóg robi ze względu na to, że jest miłosierny? Jak objawia się Jego miłosierdzie? Odpuszczał winy, czyli przebaczał i powstrzymywał swój gniew. Powstrzymywał słuszny gniew, tak? Te wszystkie uczucia, które się budzą wtedy, kiedy ktoś zawodzi, kiedy ktoś rani, kiedy ktoś nie robi tego, czego byśmy oczekiwali. Pan Bóg przebaczał i powstrzymywał. I jak otworzycie jeszcze Psalm 103, dosłownie kilka kartek dalej, Psalm 103, znowu bardzo podobny, od 8 do 10 przeczytam. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Zobaczcie, w czym objawia się Boże miłosierdzie. Jest cierpliwy, wybacza i nie postępuje z nami tak, jak na to zasłużyliśmy. Pamiętacie tekst Łukasza? Bądźcie miłosierni. Jak? Jak Ojciec wasz miłosierny jest. Czy tu jest wysoko postawiona poprzeczka? Tu jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Być tak miłosiernym, tak przebaczającym, tak cierpliwym, tak powstrzymującym te negatywne uczucia, żeby nie wylać ich na tą drugą osobę, tylko poradzić sobie z nimi we właściwy sposób. To jest to ten wzór, który Bóg nam pokazuje. I ostatni tekst, który chcę, żebyśmy przeczytali. List do Efezjan, 4 rozdział. Efezjan 4. Efezjan 4 rozdział. I przeczytam werset 30 do 32. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. W jaki sposób ma się okazywać nasze miłosierdzie? Że mamy odpuszczać. Czy prosto jest odpuszczać? Czy prosto jest odpuścić? Czy łatwo jest przebaczyć? Ja postawię taką tezę. Wy możecie powiedzieć, czy się zgadzacie, czy nie. Że przebaczyć komuś to jest najbardziej niesprawiedliwa rzecz, jaką można zrobić na ziemi. Zgodzicie się, czy nie? Niesprawiedliwe w moich oczach, bo ktoś mnie skrzywdził. I dlaczego ja mam mu odpuścić? To jest najbardziej niesprawiedliwa rzecz, jaką można zrobić. I dlatego, zobaczcie, Jezus, jak był na krzyżu, w
tym momencie największego uniżenia, upodlenia, tak? Największego cierpienia. Jaką modlitwą się pomodlił? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. W momencie, tym najtrudniejszym momencie, tak? W tej chwili tuż przed zakończeniem walki. Wiecie, najtrudniej przed szczytem i najciemniej przed świtem, tak? Wiemy o tym. Najtrudniej zawsze jest przed samym końcem. Przed samym końcem to były słowa Pana Jezusa. Dlatego, że przebaczenie, odpuszczenie jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej niesprawiedliwych rzeczy, jakie możemy zrobić. Powiem wam, że jeśli nie łaska Chrystusa, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak naprawdę przebaczyć i czynić dobro mimo wszystko, to jest możliwe tylko dzięki Chrystusowi. Chciałabym jako praktyczne zastosowanie zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazać wam pewną ilustrację i po drugie, podzielić się krótko jeszcze doświadczeniem. I ja zaproszę teraz tutaj Paulinę i Sarę i one już wszystko wiedzą. Jeszcze nie? O, super. Teraz lepiej? Może będzie większy komfort, prawda? W słuchaniu mnie. Słuchajcie, to jest taka ilustracja, której używam, jak prowadzę różne warsztaty. Z młodzieżą, z kobietami. Taka ilustracja, która pokazuje, na czym polega przebaczenie. Na czym polega przebaczenie? Używam tych ilustracji, dlatego że zobaczyłam, że wtedy o wiele bardziej dociera przekaz. I przykładem moim w tym używaniu ilustracji był Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak są o Jezusie takie słowa, że powiedział im to w przypowieści i jeden ewangelista nawet mówi, że bez przypowieści nic do nich nie mówił. Pamiętacie te słowa? Dlaczego? Bo przypowieść, takie porównanie, taka ilustracja bardzo dobrze przemawia do serca. I słuchajcie, ja mam tutaj taką właśnie ilustrację, którą chcę wam pokazać. Mówimy o sercu. W biblijnym sensie serce to jest po prostu środek człowieka. Tak jakby wnętrze jego. To jest to, czego nie widać. W tym się mieszczą myśli, decyzje, emocje, sumienie. Tak jakby wszystko, co jest wewnątrz człowieka, w jego głowie, te wszystkie procesy, które zachodzą, to jest właśnie ujęte w Biblii jako serce. To jest ten środek. My nie widzimy środka drugiego człowieka, możemy widzieć swój środek. I tutaj symbolicznie, słuchajcie, to jest serce, dobra? Tak z plasteliny ulepiony taki pojemniczek, tutaj pusty w środku. I teraz tak, dostanie Paulina, dostanie swoje serce i Sara dostanie serce. I teraz wyobraźcie sobie, no bo Biblia mówi, że każdy z nas posiada serce. Każdy z nas posiada ten środek. Wyobraźmy sobie sytuację, w której między tymi dwoma osobami coś się zadziało. I tutaj mamy osobę zranioną i tym razem będzie to Paulina. I mamy osobę raniącą i tą karteczkę dam Sarze. Słuchajcie, czy zdarza się nam ranić innych ludzi? Zdarza się nam ranić innych? Jest tu ktoś, kto nigdy nikogo nie zranił? Śmiejecie się. Prawda, że to jest część życia. Ranimy. A czy mogą nas ranić nasze własne dzieci? A nasi właśnie rodzice? Prawda? Że w rodzinach też się zdarzają te zranienia. Na takim świecie żyjemy, na świecie grzechu, gdzie ranimy się nawzajem. Chociaż to boli, tak? Nie był to oryginalny Boży plan, ale tak jest. I teraz Pan Bóg chce pomagać nam w tych zranieniach. I teraz zobaczcie, kiedy następuje takie zranienie. Ja się odniosę do, tak jakby to, co teraz będę robić, to też jest wzorowane na psalmach. Ostatnio studiowaliśmy psalmy i tam, jak zwróciliście uwagę, psalmiści nieraz opisywali w taki obrazowy sposób swoje serca. Zwróciliście na to uwagę?
że na przykład moje serce się roztopiło jak wosk i rozlało, albo mam zranione serce w sobie. Tak jakby oni podawali takie obrazy, jakby faktycznie można było zobaczyć to ich serce. I teraz tak, w momencie, kiedy jedna osoba zrani drugą, co się dzieje wtedy z sercem tej zranionej osoby? Boli, czyli ono się napełnia bólem, tak? Pojawiają się różne uczucia, jakaś złość, jakiś, co może się pojawić, jakaś frustracja, jakiś żal, jakiś smutek, tak? Ja symbolicznie, zobaczcie, ten ból wyrażę za pomocą takich jakichś ostrych, metalowych, dziwnych rzeczy, tak? Możemy sobie wyobrazić, że to serce, kiedy jest zranione, ono się napełnia takimi tymi negatywnymi, smutnymi, złymi uczuciami. Jest zranione, tak? I tam w środku one są. Ale co jeszcze się dzieje? Co jeszcze jest w tym obrazie serca? Oprócz tego, że ono się napełnia takimi złymi, przykrymi, bolącymi uczuciami. Co jeszcze się dzieje? A słuchajcie, a czy ono jest jakoś zranione? Tak jakby jego kształt? Coś się z nim dzieje? Krwawi, nie? Słuchajcie, słyszeliście albo sami używaliście kiedyś takiego określenia: wbiłeś mi nóż w serce? Albo ale szpilę mi wbiłeś. Nie? Mamy tak? No jest tak, to nawet taki obraz, jakby my mamy gdzieś to w głowie. Czyli wyobraźcie sobie, że tutaj Sarze zdarzyło się coś zrobić, co tutaj zraniło jej mamę. Zdarza się czasem, Sara? Zdarza się chyba, nie? To się każdemu zdarza. To wyobraźmy sobie, ja mam tutaj takie ostre narzędzie, że po prostu tak tu, o, tak się wbiło, taka dziura się zrobiła. A czy dzieje się coś wtedy z sercem tej osoby, która skrzywdzi drugą osobę? Co się dzieje? Różne rzeczy. A czym ono się napełnia? Jak zdały sobie sprawę, że kogoś zraniliśmy, to czym się napełnia? Może być zadowoleniem. To jest tak, ale myślę sobie, że w takich relacjach bliskich, jak mamy w rodzinie, w takiej zdrowej rodzinie, to raczej zadowolenie się nie pojawia, jak kogoś zranimy, prawda? Raczej się pojawia żal. Tutaj było powiedziane, zobaczcie, mam takie kamyczki. W tym sercu się pojawia żal, pojawia się smutek, tak? Ponieważ serce to jest też sumienie, to wyrzuty sumienia, tak? Może być jakiś wstyd, prawda? Po prostu jakiś ból. Czyli zobaczcie, w momencie, kiedy mamy dwie osoby, które się zranią, to tak naprawdę jedna zrani drugą, to tak naprawdę obie cierpią. Jeżeli zdają sobie z tego sprawę, obie. Bo nie zawsze sobie zdaje sprawę ta druga osoba, że zraniła. Tak? Czasami trzeba powiedzieć tej drugiej osobie: słuchaj, to co zrobiłaś, mnie zraniło, mnie boli. Tak? I wyjaśnić, żeby ta sytuacja się więcej nie powtarzała. Jeżeli ludziom zależy na sobie, to będą robić wszystko, żeby tej sytuacji nie powtarzać. Albo będą pracować nad tym, tak? Nie zawsze od razu się uda. Ale słuchajcie, coś takiego się dzieje, ale coś jeszcze się dzieje. Bo co się stało z relacją w momencie, kiedy jedna osoba jest zraniona, a druga ją zraniła i obie mają takie serca, w których jest ból, w których są różne złe rzeczy. Co się dzieje z tą relacją? Zerwała się. Mhm. Mają dystans pomiędzy sobą, zgadza się. Wstydzą się, prawda? Ciężko w oczy popatrzeć, a nie chce się rozmawiać, a najlepiej to by się unikało, przeszło drugą stroną ulicy, siedziało po przeciwnej stronie kaplicy. Tak, zaczynamy ją traktować jak obcą, ale powiem wam teraz coś i zastanówcie się nad tym, bo to będzie dziwne, co powiem. Bo chociaż ta relacja się psuje, to powstaje pewna inna relacja, która ich bardzo mocno ze sobą związuje. Co powstaje? Co ich teraz zaczyna łączyć? Co ich teraz zaczyna łączyć? No, ale co to jest ten sznurek? Co ich teraz łączy? Bo zobaczcie, bo normalnie to jednak patrzymy wszystkim w oczy, nie tak? A nagle tej osobie nie możemy popatrzeć w oczy. Normalnie nie mamy problemu usiąść koło siebie w kaplicy, a teraz nagle zaczynamy mieć problem.
Normalnie na, jak idziemy ulicą, to się witamy, a teraz nagle nie chcemy się przywitać. Co się dzieje? Powstaje pewna negatywna relacja, która wynika z tego, że osoba zraniona chce zadośćuczynienia. Nawet jeśli sobie tego nie uświadamia, to ona chce, żeby ta druga osoba zapłaciła za to, co zrobiła. Nie jest tak? No chcę, słuchaj, tak mnie zabolało, to teraz chcę, żeby ją zabolało. Chcę, żeby zobaczyła, jakie to jest przykre. Wiecie, czasami trzeba drugiej osobie pokazać, jak to jest być zranionym, bo czasami ludzie nie wiedzą. Ale nie na zasadzie takiej, że dobra, to ja się teraz nie będę do ciebie odzywać. To teraz już nic nie zrobimy razem. Tak, w niebie będziemy mieszkać po drugiej stronie. Tak daleko od siebie. Bo nie będziemy mieć ze sobą relacji. Zobaczcie, powstaje pewna relacja, która łączy tych ludzi, która tak naprawdę czasami do grobowej deski ich trzyma, bo osoba, która jest zraniona, chce, żeby tamta osoba zapłaciła za to, co zrobiła. Zgadzacie się ze mną, prawda? Zgadzacie się ze mną, że właśnie tak jest. I teraz słuchajcie, jakie jest rozwiązanie? Jakie rozwiązanie w Biblii pokazał nam Pan Bóg? Co trzeba zrobić, żeby tą sytuację rozwiązać? No zobaczcie, mamy te rzeczy, które są w sercu, coś trzeba z nimi zrobić. Mamy tą ranę, która tam została zrobiona i mamy ten sznurek taki brzydki, który teraz te osoby łączy. Co zrobić? Potrzebujemy kogoś. Super, potrzebujemy najpierw pozbyć się tego bólu, prawda? No bo ten ból on jest i co? No nie możemy się oszukiwać i mówić, że nie. I możemy go nawet zamknąć w sercu i doprowadzić się do depresji. Bo generalnie taki jeden ze schematów prowadzących do depresji jest taki, że tłumimy te negatywne emocje w sercu tak długo, aż to serce staje się kamienne, tak jak śpiewaliśmy w pieśni przed kazaniem. Przestajemy czuć cokolwiek, tak, wpadamy w taki stan depresji, nie poradziliśmy sobie nijak z tymi uczuciami. Mówię, to jest tylko jeden ze schematów prowadzących do depresji, tylko jeden, bo są inne też. Ale zobaczcie, mamy Jezusa Chrystusa, tak? I On powiedział, żeby przyjść do Niego i co? I wylewać przed Nim nasze serca. To wylanie przed Bogiem naszych serc, jak czytaliśmy psalmy i nieraz się zastanawialiśmy, co ci psalmiści wygadują, tak? Mieliśmy tak, prawda? Ten psalm chyba 109 jest taki w ogóle jakiś tragiczny. Taka złość, taka frustracja, ale co? Ale wyrzucona na Pana Boga, nie na tą drugą osobę, tylko na Pana Boga. Więc pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to trzeba wyrzucić te uczucia Bogu, przede wszystkim Bogu. Dawaj, Sara. Jak wyrzucamy Panu Bogu poczucie winy, tak możemy przyjść do Boga i wyznać nasz grzech. Przede wszystkim Jemu. I zobaczcie, czy to jest łatwe, te uczucia wyrzucić? No, spróbuj, Sara. Łatwo to jest stamtąd wygrzebać. Czasami się przykleją do tego naszego serca. A czasami ten proces trwa trochę, prawda? Zanim Panu Bogu to wszystko oddamy. No. I tutaj tak samo. Też czy musimy Panu Bogu oddawać. Czasami naprawdę, czasami to są tygodnie, czasami miesiące nawet, kiedy przychodzimy do Boga, oddajemy Mu, pozbywamy się tego wszystkiego. I zobaczcie, czasem to trzeba wygrzebać, powyciągać. I Jezus Chrystus właśnie w tym chce nam pomóc. W tym, żeby te nasze serca mogły być do głębi oczyszczone z tych złych uczuć, z tego bólu, który tam jest. Ale teraz tutaj jeszcze została taka dziura. W tamtym sercu też mogła powstać dziura pod wpływem zranienia kogoś, nie tak? Też mogła powstać dziura. Ale co, jakie jest rozwiązanie na takie serce, które jest takie zranione i ma dziurę? Co jest potrzebne? Słuchajcie, po to Jezus przeżył życie na tej ziemi, żeby móc nas zrozumieć i żeby móc te serca uzdrowić. Dlatego nie tylko umarł na krzyżu, bo gdyby tylko umarł na krzyżu, poniósłby tylko nasz grzech. Ale całe Jego życie na ziemi było potrzebne po to, żeby mógł nas zrozumieć i żeby mógł te nasze serca uzdrawiać, bo On przeszedł to, co my przeszliśmy. I teraz możemy przyjść do Jezusa i prosić Go o to, żeby On naprawiał nasze serca, żeby On te nasze serca uzdrawiał. Możemy Go o to prosić, tak jak prosił Dawid, tak? Nie tylko serce czyste stwórz we mnie, ale też odnów mnie, tak? W tym psalmie czytamy,
przywróć mi radość, czyli daj, żeby to moje serce mogło znowu czuć te dobre, pozytywne rzeczy. No dobra, czyli mamy przyjście do Jezusa, wylanie przed Nim tego bólu, prośba o to, żeby uzdrawiał nasze serca, a co z tym sznurkiem? Przeciąć. Kto może go przeciąć? My sami. Która z tych osób powinna przeciąć ten sznurek? Przez którą z tych osób ten sznurek powstał? Zranioną. Zranioną, bo ta raniąca może zranić, nawet nie wiedzieć, że zraniła, ale to ta zraniona chce zadośćuczynienia. I teraz może dostać nożyczki. Te nożyczki, wiecie, co symbolizują? Decyzję. To jest decyzja o tym, żeby odpuścić. Żeby odpuścić. I wiecie, czasem jest tak, że niektóre konsekwencje osoba raniąca musi ponieść, nie? Jak uderzyła, wjechała w nasz samochód, to jej ubezpieczenie pokryje koszty, tak? I powinno tak być. Nie wiem, jak coś ukradła, to powinna coś oddać. Ale są te wszystkie konsekwencje emocjonalne, których nie da się zwrócić. Tego się nie da cofnąć. Tego bólu, tego zranienia serca, a czasami nawet i... Co jeśli ta osoba nie odda tego, co ukradła? Tak? Albo co jeśli tych plotek, które się opowiedziało, już się cofnąć nie da? Tak? Nie da się. Nawet jakby powiedziała teraz, kłamałam, to wszystko nie była prawda. Czy cofniemy to, co się zostało w umysłach ludzkich? Te zła opinia, te złe myśli? Nie cofniemy. I teraz osoba zraniona musi odpuścić. Podejmuje decyzję. Ja płacę za to wszystko. Biorę to na siebie, puszczam tą osobę wolno. I możemy mieć, mogę czynić jej dobro. Nie będę żądać zadośćuczynienia, ale mogę czynić jej dobro. I teraz w tym miejscu kończy się przebaczenie. To jest miejsce, w którym kończy się przebaczenie. Ale może być coś więcej, co pokazał nam Jezus Chrystus. Co może się stać z tymi osobami jeszcze, oprócz przebaczenia i tego, że dobra, osoba zraniona odpuszcza tamtej osobie, ale czy może się stać coś jeszcze? Może się stać pojednanie. I co to jest pojednanie? Serce czyste to mamy wtedy, kiedy przebaczymy. Nie musimy już mieć z tą osobą relacji bliskich. Jeżeli osoba nas zraniła, my nie musimy wracać do tych samych relacji. Możemy po prostu czynić jej dobrze. Możemy nie życzyć jej źle, modlić się o nią, czynić jej dobrze, ale nie musimy mieć bliskich relacji z osobą, która nas rani, łamie nasze zaufanie i nas ciągle krzywdzi. Nie musimy mieć bliskich relacji. Ale jeżeli Pan Bóg zrobi tak, że będziemy mogli jednak te relacje odbudować, wtedy dochodzi do pojednania. Podtrzymasz? I pojednanie można zobrazować jako taką piękną wstęgę. Zamiast tego brzydkiego sznurka, zobaczcie, to kiedy osoby po tym, jak było coś nie tak między nimi, ale dzięki Chrystusowi uda się to naprawić, to może ich łączyć piękna relacja, jeszcze bliższa niż była, bo co? Bo wyjaśnili, bo przeprosili się, tak? Bo osoba raniąca wtedy musi przeprosić, żeby mogło dojść do pojednania. Musi przeprosić, ta osoba musi powiedzieć, wybaczam, tak? Przyjąć przeprosiny, bardzo ważne, ale też wyjaśnić, co było nie tak, jak zrobić, żebyśmy się więcej nie ranili nawzajem, bo przecież nie chcemy. I to wyjaśnienie, to przeproszenie i wtedy zobaczcie, co się dzieje. Nie umiem pięknych kokardek wiązać, ale wtedy te dwie osoby zaczyna łączyć taka fajna relacja. To, co było w Biblii, uprzejmość, serdeczność, tak, i to może trwać dalej. Słuchajcie, w rodzinach nie da się inaczej. Jeżeli chcemy mieć rodziny, w których są relacje, nie da się inaczej. Jeżeli chcemy mieć zbory, w których są dobre relacje, w których razem pracujemy dla Pana, ciężko inaczej. Zobaczcie, Panu Bogu zależy na relacjach, bo my w relacjach wzrastamy. Ale teraz pytanie, co się stanie, jeśli osoba zraniona przebaczyła? Nie, powiedzmy tak, osoba, która została zraniona, osoba raniąca przychodzi i mówi, przepraszam ciebie, przepraszam, źle zrobiłam. A ta osoba mówi tak, nie przebaczę. Co się wtedy dzieje?
Oprócz tego, że jest zraniona, to jeszcze zaczyna być jaka? To jeszcze zaczyna być raniąca. Dlaczego? Bo ta osoba chce mieć relację. Tak? Chce mieć relację, a ta osoba mówi nie, ale ja ci nie przebaczę. Nie dość, że dalej jest zraniona, bo jak nie przebaczymy, to cały czas te złe uczucia zostają w naszym sercu. Przebaczenie jest potrzebne nam i przebaczenie jest możliwe. Nie trzeba się pojednać, nikt nie musi nas przepraszać, możemy przebaczyć. Ale jeśli nie przebaczymy, to nie dość, że sami dalej jesteśmy zranieni, to jeszcze zaczynamy ranić innych. Czy widzicie, jak ważne jest przebaczenie? I to jest to, co umożliwił nam Jezus Chrystus przez swoje życie i śmierć. On umożliwił nam nie tylko to, że możemy się pozbyć naszych grzechów, ale On umożliwił nam to, że możemy oddać nasz ból, że możemy uzyskać uzdrowienie naszych serc i że możemy wziąć na siebie, jakby zapłacić za to, co ktoś nam zrobił, oddać to Chrystusowi, ale że możemy ponownie tworzyć relacje z tymi, którzy nas skrzywdzili, jeżeli sytuację wyjaśnimy. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dziękuję. I teraz jeszcze tak na podsumowanie jedna historia. I już koniec. Tak, dajcie to serce, jedno i drugie. Tak, dziękuję Sara i dziękuję Paulina. Chciałam się krótko swoim doświadczeniem podzielić. Mam nadzieję, że jeszcze dajecie radę, tak? Jeszcze chwilę możecie poczekać, tak? Jak ktoś nie może, słuchajcie, nie obrażę się, jeśli wyjdzie. Ja też nie lubię, jak coś się przedłuża, więc zrozumiem, całkowicie zrozumiem. Ale jeszcze tak króciutko. Słuchajcie, ja się ochrzciłam, jak miałam 13 lat. To było 27 lat temu. Więc można by powiedzieć, że od 27 lat jestem chrześcijanką, świadomą, adwentystką i od 27 lat chodzę z Bogiem. Mało tego, od 16 lat jestem tak aktywnie zaangażowana w misję, gdzie zaczęliśmy obozy organizować tak naprawdę. Także wiecie, ja nawet nieraz zarabiałam po to, żeby móc potem coś zrobić dla innych. Czyli tak nie tak, że czasem coś robiłam, tylko po prostu całym sercem jestem w tym, żeby jakoś Boża sprawa szła do przodu na różne sposoby. Ale wiecie, tak się stało, że 6 lat temu, czyli wtedy 10 lat byłam zaangażowana w misję i 21 lat chodziłam z Panem Bogiem, miałam pewne doświadczenie, w którym Pan Bóg pokazał mi potrzebę czystego serca. Było to tak, że właśnie mieszkaliśmy z moim mężem, razem z moimi rodzicami, w Danielkach, tam też organizowaliśmy te obozy. I zauważałam, że co jakiś czas miewałam coś takiego, że wydarzyła się jakaś drobna rzecz, naprawdę nieduża, taka przykra. Ale w moim sercu reakcja na to wszystko była tak ogromna, że ja potrafiłam nie spać całą noc, płakać, wpadać w jakąś rozpacz, jakąś frustrację. I nawet przychodziły takie chwile, gdzie mówiłam sobie, że już nie chcę pracować dla Pana Boga, ja właściwie tu już nawet nie chcę żyć. Wiecie, ten ból był tak duży, bo jak przeżywamy bardzo duży ból, to pojawia się to uczucie, że nie chcemy żyć, tak? Bo po prostu to jest naturalne, tak się dzieje w naszym życiu. I wiecie co, ja się zastanawiałam, dlaczego tak jest. Przecież to, czego doświadczam, nie jest aż tak straszne, żeby tak niesamowicie cierpieć. Żeby nie móc spać po nocach, żeby gdzieś tam płakać. Mój mąż też się zastanawiał, co się dzieje w ogóle, dlaczego tak jest, skąd to się wszystko bierze. I wiecie, pewnej nocy, jak siedziałam sobie znowu, mój mąż sobie spał na łóżku, a ja nie mogłam spać, więc wyjęłam laptopa i wtedy starałam się napełniać swój umysł jakimiś dobrymi rzeczami. Wiecie, jak cierpimy, to niedobrze jest wrzucać się w jeszcze jakieś rzeczy, które utwierdzają nas w tych złych uczuciach. To nie jest dobre, bo często też wtedy, nie wiem, oglądamy, słuchamy, czytamy rzeczy, które jakby potwierdzają jeszcze to, jak bardzo jesteśmy skrzywdzeni. Więc ja starałam się napełniać mój umysł jakimiś dobrymi rzeczami
I znalazłam na moim komputerze takie wykłady, które kiedyś ktoś mi dał. I te wykłady były właśnie na temat czystego serca. I było o tym, jak pozwolić Bogu oczyścić swoje serce. I wiecie, ja tam w nocy siedzę, płaczę i słucham, przez łzy oglądam, a tam jakiś pastor mówi o tym, jak mieć czyste serce i mówi o tym, jak Jezus Chrystus chce uzdrowić ten ból, zabrać ten ból, który jest w naszym sercu. A ja sobie tak myślę, wow, Panie Boże, to ja tego właśnie potrzebuję. Ja potrzebuję, żeby On wziął ten ból. I słuchajcie, tak się stało, że to był pastor ze Stanów Zjednoczonych i słuchajcie, Bóg tak zrobił, że ja mogłam pojechać właśnie do tego pastora, to było w Colorado Springs i to w ogóle był jakiś niesamowity cud. Wszystkie okoliczności, które się na to poskładały, mogłam tam pojechać i przez 2 tygodnie tam być. On prowadzi taką służbę duszpasterską, pomaga małżeństwom, pomaga indywidualnym osobom, ma swoich współpracowników. Ja trafiłam do takiej pani, która ze mną pracowała, to nie był on. I ja tak przyszłam do niej, ja chyba mogę już zmienić mikrofony, nie? Będzie mi łatwiej. Super. Więc zostawiam. Będzie łatwiej. Dziękuję. Super jesteście. Doceniam ekipę, która umie wyłączyć ten mikrofon, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. I słuchajcie, to było tak, że ja tam trafiłam do tej pani i jak przyszłam pierwszego dnia, ona się mnie pyta, mówi tak, wiesz co, ja nie mogę ci pomóc. Ja mówię, to ja tu przyjechałam do Stanów, taki kawał, jak to pani mi nie może pomóc? Tak sobie myślałam w sercu, ona mówi tak, ale ja znam kogoś, kto może ci pomóc. I tą osobą jest Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus może ci pomóc. I zaczęliśmy rozmawiać i ona się mnie pyta, mówi tak, słuchaj, spróbuj pomyśleć, z kim w twoim życiu masz problem. Jakąś relację, która jest nierozwiązana, która nie jest taka, jaka powinna być. Wiecie, ja tak myślę i tak przyszło mi do głowy moja mama. I wiecie, ja mam super mamę. Mam najlepszą mamę, jaką mogłam mieć. I jestem tym, kim jestem. Po części też dzięki temu, jaka jest moja mama, kim ona jest, jak jest oddana Panu Bogu. Natomiast wiecie, nie ma idealnych rodziców. Nie wiem, jak ktoś tu jest z rodzicem i... Oh. Myślę, że każdy rodzic wie, że nie ma idealnych rodziców. Nie ma idealnych rodziców. I w moim domu też jak dorastałam, pewne okoliczności, które się zadziały, pewne rzeczy, które były między moimi rodzicami, coś co, wiecie, różne rzeczy, okoliczności życia sprawiły, że te relacje między mną a moją mamą stały się takie trudne, bolesne. Jak miałam 19 lat, tylko zdałam maturę, od razu wyjechałam z domu do WSTH i przez 9 lat w ogóle mnie nie było. Tak odwiedzałam co jakiś czas, ale byłam gdzieś indziej. Pan Bóg wtedy pracował też nad moim sercem, dużo się pozmieniało. Ale kiedy wróciłam, potem z mężem wróciliśmy i organizowaliśmy te obozy, no to nieraz się okazywało, że te relacje, wiecie, to nie są takie relacje, jakie powinny być między mamą i córką. Ja na przykład nie potrafiłam przytulić mojej mamy, nie potrafiłam powiedzieć jej, że ją kocham. I chociaż, wiecie, jestem chrześcijaninem i byłam już wtedy od dawna i starałam się być jak najbardziej fair. Ale czasami jak doszło do jakichś argumentów, to słuchajcie, potrafiliśmy się obie poranić tak nieźle. I wtedy jak siedziałam tam u tej pani, ja mówię, no to relacja z mamą jest taką relacją, która nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i ona mi mówi tak, słuchaj, a jakbyś miała tak pomyśleć, czy w twoim sercu jest jakiś ból związany z tą relacją, to jak dużo by tego bólu było? I wiecie, ona mi tak zaczyna myśleć. Ja mówię, ja nie mam pojęcia. Ona mówi, no co, ale co, to jakieś pudełko by wystarczyło, żeby dać ten ból, który jest związany w tej relacji z mamą. Wiecie, zaczęłam myśleć nad tym. Nie wiedziałam, jak to ugryźć, ale ona tak rozmawiała, pokazywała mi to, że tam jest jakiś ból, coś, co Jezus musi uzdrowić, że potrzebuje o tym z Bogiem porozmawiać i że potrzebuje też mamie przebaczyć, potrzebuje to wziąć na siebie. I ja sobie poszłam, bo tam mieszkałam też u takiego pastora. On mnie przyjął ze swoją żoną przez te 2 tygodnie. I poszłam sobie po tej rozmowie z tą panią. Ja mam taki zwyczaj, że prowadzę taki zeszyt do rozmowy z Bogiem. Usiadłam sobie na łóżku i mówię tak, Panie Boże, czy to jest prawda, co ta kobieta mówi? Czy to jest możliwe, że ta relacja z mamą tak wpływa na mnie? Przecież ja mamie przebaczyłam, ja nie mam do niej żalu o nic. Jakby, no przecież moja mama całe życie chciała tylko dla mnie dobrze, poświęcała się, tyle dobrych rzeczy robiła. Jakby do dzisiaj wiem, że nigdy mama nie chciałaby mnie skrzywdzić. Ale wiecie co, ale przyszło mi do głowy,
zaczęły mi przychodzić pewne rzeczy, że jednak są takie drzazgi, takie wiecie, takie rzeczy, które tkwią w sercu, które się stały, które nie zostały nigdy wyjaśnione. I w końcu doszło do mnie, że tak, ja mam ból w sercu, że są pewne rzeczy, które Panu Bogu trzeba oddać. I zaczęłam Boga pytać, tak, Panie Boże, czy Ty faktycznie chcesz wziąć mój ból? Bo to było dla mnie tak obce, tak nowa myśl. I Bóg mi zaczął pokazywać kolejne wersety w Biblii, w których pokazywał tak, ja po to umarłem, żeby wziąć Twój ból. I ja się zaczęłam pytać, Panie Boże, ale co Ty z tym bólem zrobisz? Wiecie, no bo ja musiałam to jakoś wszystko zrozumieć i Bóg werset po wersecie pokazywał mi na podstawie Pisma Świętego, po co On jest teraz w niebiańskiej świątyni, że On właśnie teraz zajmuje się tym, co się dzieje w naszych sercach, że On po to jest, żeby wziąć ten ból, żeby móc nas uzdrowić, żeby móc nas zrozumieć. I wiecie, ja w końcu podjęłam tą decyzję, mówię, dobra, Panie Jezu, to ja Ci oddaję cały ten ból. To była decyzja, ja Mu po prostu o tym powiedziałam. I powiedziałam, dobra, przebaczam mamie, to ja płacę, już nie będę... Nawet w tych różnych sytuacjach nie będę żądała od mamy tego, że ona za coś zapłaci, że teraz ona ma coś naprawiać, że ona ma mi coś jeszcze dać. Tylko teraz spróbuję ja wyjść do mojej mamy. I wiecie co, przy taki niesamowity pokój i takie wiedziałam, że to jest dobre, że Pan Bóg coś tak trwale uzdrowił. Ale potem wróciłam do domu. Wróciłam do domu i powiem wam, co Bóg zrobił. Wróciłam do domu, spotkałam się z moją mamą. Opowiedziałam jej o tym, że byłam, że Pan Bóg mi tyle pokazał, że ja też chcę jej pokazać różne rzeczy. I było dobrze do momentu, wiecie jakiego? Kiedy znowu się pojawił taki moment, taki bolący, nie? Gdzie nawzajem znowu coś, ta stara sprawa, która nie była załatwiona. I mama coś powiedziała, a ja tak wiedziałam, że Duch Święty jest wtedy ze mną. I on tak jakby czułam, tak jakbym... Bóg kierował moimi myślami. Nic nie odpowiadaj. Nie wyrzucaj twojej mamie. Nie rań jej. Nic nie mów. I wiecie, tak stałam i mówię, Panie Boże, dobrze. I moja mama powiedziała to, co chciała powiedzieć. Nie zaczęłyśmy krzyczeć, nie zaczęłyśmy mówić jakichś rzeczy, które nas raniły. Mama powiedziała to, co było dla mnie trudne. I odeszłyśmy. I ja wiedziałam, że obie jesteśmy zranione, bo mamy ta sprawa cały czas bolała, a w moim sercu pojawiły się te uczucia, które były wcześniej. I odeszłam sobie na bok i tak, wiecie, miałam moment zastanowienia i Pan Bóg mówi tak do mnie. I to słyszałam, normalnie takie myśli mi przyszły do głowy. To były myśli, które się pojawiły w mojej głowie. Przeproś mamę. Pojednaj się, idź ją przytul. Ja tak, Panie Boże, ja już przebaczyłam. Ja muszę ją przytulić i taka myśl przyszła, ona też cierpi. I wiecie co, poszłam z tego, bo tam siedziałam w takim pokoju, wyszłam z tego pokoju i akurat jak otworzyłam drzwi, to były naprzeciwko drzwi do kuchni, otworzyły się drzwi i wyszła z nich mama. I ja tak sobie powiedziałam, dobrze, Panie Boże, ja płacę, ja chcę, żebyś Ty naprawdę uzdrowił te relacje. Mama tak stanęła, ja stanęłam i obie wiedziałyśmy, że to jest dla nas trudne, obie wiedziałyśmy, że cierpimy. Ale ja tak mówię, przepraszam, mama. I mówię, mogę Cię przytulić. I jak są tu jakieś mamy, to może wiedzą, co mogły poczuć moja mama, kiedy ja jej to powiedziałam, ale wiem, że w jej oczach pojawiły się wtedy łzy i ona powiedziała, zawsze możesz mnie przytulić. I wiecie, i to był moment, kiedy się z mamą przytuliłyśmy. I powiem wam, że od tego czasu w sercach obu z nas dużo się zmieniło. Ostatnio miałyśmy nawet taki czas, gdzie przyjechałam do domu, bo teraz już nie mieszkam. To też poprawiło relacje. Nie należy wchodzić na teren swoich rodziców. Oni mają swoją przestrzeń, a młodzi potrzebują mieć swoją przestrzeń. Więc to też sprawiło, że mniej jest jakichś różnych sytuacji konfliktowych czy trudnych dla nas. Ale ostatnio jak spotkałam się z mamą, mama... Ja jej powiedziałam, że mama, nie mam do ciebie żalu o nic. Wybaczyłam ci wszystko i mama też tak popatrzyła i mówi tak, ja ci tak bardzo dziękuję za to. Mówi, bo mi też było ciężko z tym wszystkim, co zrobiłam źle. I wiecie, ja wtedy zobaczyłam, że Bóg zrobił to. Wiecie, On mógł to zrobić. I wiecie, że od tego czasu ja już nie mam takich sytuacji, w których wpadam w tą rozpacz, w których płaczę w nocy,
których nie mogę się uspokoić, to był ten ból, który tam siedział, o którym ja nawet nie wiedziałam, że on tam jest, ale jak pozwoliłam Jezusowi to uzdrowić, to On sięgnął tam głęboko do serca, naprawił relację z moją mamą i też sprawił, że i ja mam się lepiej. Ja nie mówię, że to jest takie rozwiązanie dla wszystkich. Nie z każdą osobą da się pojednać w życiu. Nie z każdą. Ja tak dziękuję Bogu, że z moją mamą się dało, że Bóg tak poprowadził, że zadziałał na nasze serca z obu stron i to było możliwe. Ale to przebaczenie, to oddanie Bogu tego bólu, to proszenie, żeby uzdrawiał moje serce, wiecie, to zmieniło tak bardzo wiele. I od tego czasu Bóg mnie też uczy, żeby walczyć o relacje. Bo miałam przynajmniej dwie relacje w moim życiu w ostatnim czasie. Jedną w naszej grupie, obie w naszej grupie, gdzie ktoś bardzo mnie zranił. Wyszły sytuacje, gdzie oboje się poraniliśmy. I wiecie, i najłatwiej jest wtedy powiedzieć, dobra, to trzymajmy się z daleka, przecież nie musimy mieć bliskich relacji. Ale Pan Bóg wtedy do mnie przychodził, mówi, podoba Ci się to, jaką relację masz z mamą. Mówię, no bardzo mi się podoba, no to te osoby też cierpią. I wiecie co, i nieraz było, że płakałam północy, błagałam Boga o to, żeby pomógł mi być pokorną, żeby wyjść, dał siłę, żeby porozmawiać i obie te relacje udało się naprawić. Obie relacje udało się wyjaśnić, trzeba było razem rozmawiać, trzeba było się razem modlić, trzeba było się przepraszać, ale słuchajcie, udało się naprawić coś, co myślałam, że się nie da, co naturalnie ja bym o to nie zawalczyła. Powiedziałabym, jak ktoś nie chce mieć ze mną relacji, jeszcze mnie krzywdzi, to będę się trzymać z daleka. Ale Bóg mi pokazał, że o relacje można zawalczyć. Że o niektóre relacje warto zawalczyć. I dzięki temu Bóg jeszcze głębiej sięga do mojego serca, jeszcze bardziej je oczyszcza. Ale to, co jeszcze się dzieje, to coraz bardziej używa mnie do tego, żeby pomagać innym. Żeby pomagać też innym w ich, w tym bólu, w ich tych zranieniach, które oni mają w sercu. I powiem Wam, że to jest coś pięknego. I dziękuję Bogu za to. I modlę się, żeby dalej dawał mi siły. Ale chcę też i Wam życzyć, słuchajcie, żebyście mogli mieć te czyste serca. Zawalczcie o czyste serca. Przychodźcie do Jezusa, rozmawiajcie z Nim, ale też walczcie o to, żeby nie mieć urazy, żeby nie mieć żalu. Proście o to, żeby Bóg pomógł Wam przebaczyć. Może pojednać się? To jest możliwe. Po to Chrystus był na tej ziemi. Właśnie po to. I po to teraz jest w niebiańskiej świątyni. Żebyśmy mogli doświadczać czegoś o wiele więcej i głębiej niż doświadczamy teraz. Amen.